Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym brałem udział w następujących przedsięwzięciach. Ta lista nie jest w tym miesiącu długa, ponieważ w sierpniu prawie 3 tygodnie przebywałem na urlopie wypoczynkowym i reprezentował mnie zastępca, ale w tej krótkiej informacji tak. 29 lipca brałem udział w święcie policji. W dniach 5 do 7 sierpnia zastępca reprezentował mnie na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. 7 sierpnia zastępca brał udział w ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Estetyczna Zagroda 2011. 11 sierpnia również zastępca uczestniczył w sesji Rady Powiatu. 12 sierpnia zastępca reprezentował mnie na obchodach Święta Wojska Polskiego w 11. Mazurskim Pułku Artylerii w Węgorzewie i 23 sierpnia również zastępca reprezentował mnie na podsumowaniu Festiwalu Kultury Łowieckiej w Olsztynie. Jeśli chodzi o pracę poszczególnych wydziałów, to tutaj już Urząd Infrastruktury Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, dokonano końcowego odbioru roku wykonania zadania modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karłowski Lipa, spółka Janna z Gołdawi. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonania zadania budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic Ofiar Katynia i Zesłańców Sybiru. Przypomnę, to są te nowe w rejonie tych nowych dróg wybudowanych w ubiegłym roku w terenie przemysłowym, który będziemy przeznaczać do sprzedaży. Unieważniono trzecie i od razu mogę dodać, że czwarte postępowanie na wykonanie zadania przebudowa świetlicy wiejskiej w Węgielszczynie. W trzecim postępowaniu kwota oferty przekroczyła po raz kolejny kwotę przeznaczoną na finansowanie inwestycji. W czwartym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Na ten moment mogę powiedzieć, że już prawo dopuszcza prowadzenie negocjacji z wolnej ręki. Takie negocjacje w tej chwili prowadzę. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia uda mi się temat zamknąć. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania rewitalizacja parku Kelvinka w Węgorzewie, etap drugi. Otwarcie ofert nastąpiło 17 sierpnia. Kwoty ofert znacznie przekroczyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie inwestycji. W związku z tym podjąłem decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. W miarę możliwości o odchudzeniu troszeczkę tego zadania w tym drugim etapie. No, po realizacji pierwszego etapu było troszeczkę życzeń ze strony mieszkańców, uwagi jak najbardziej trafne, no jednakże wpłynęły na zwiększenie wartości zadania. I teraz, ponieważ gmina już nie dysponuje taką ilością pieniędzy, no za każdym życzeniem idą środki finansowe. Więc tutaj przed ogłoszeniem ponownego przetargu, tutaj te życzenia niestety trzeba zweryfikować, troszeczkę zakres odchudzić oczywiście, do takich postaci, jaki dopuszcza złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie, w którym te elementy zostały zawarte. Wybrano i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania budowa oświetlenia i WLZ przepompowni przy ulicy Wątowej w ramach inwestycji budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych. Wykonawcą zakład usług instalacyjnych Ryszard Dziarek z Węgorzewa. To zostało już zakończone, odebrane. Proszę Państwa, tutaj chcę dzisiaj oficjalnie pożegnać dwóch panów dyrektorów. Może zacznę od pana Włodzimierza Sajewicza, dyrektora szkoły podstawowej nr 2. Staż pracy w Wyświacie Węgorzewskim 29 lat. W 1982 roku został nauczycielem w szkole podstawowej w Węgielsztynie, tam pracował rok. W latach 1982-2011 był nauczycielem w szkole podstawowej nr 2 w Węgorzewie, a w latach 1990-2008 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Później w latach 2008-2011 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Panie Włodzimierzu, dziękujemy za to, co pan zrobił dla naszych dzieci, dla naszej oświaty. Poproszę pana burmistrza i pana
serdecznie podziękować za te lata pracy i ten czas poświęcony dla rozwoju przede wszystkim Węgorzewskiej oświaty. No, za te krople potu rozlane nad ciężką pracą w oświacie. Tak jak powiedział przewodniczący, na pewno ciężko będzie zastąpić tak zacną osobę. Też od siebie powiedzieć, że współpraca z Panem była dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję i życzę spełnienia tych wszystkich marzeń, których się nie udało jeszcze do tej pory spełnić już na nowej drodze. Wszystkiego czy na szybko na nowej drodze. Dziękuję. Jeszcze dziś pełni funkcję dyrektora szkoły. W sumie 11 lat pełni funkcję dyrektora szkoły gminy Węgorzewa. Zbyszku, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś. Widać wzruszenie. Zbyszku, bardzo Ci serdecznie Ci dziękujemy za te lata pracy. No tak się złożyło, że okres największego rozkwitu szkoły przypadł właśnie za kadencję Twojej. Jestem szczęściarzem. Tak, za czas Twojego dyrektorowania, zarówno o ten wizerunek zewnętrzny, infrastrukturę, ale też jeśli chodzi o te wyniki, które naprawdę budziły podziw nie tylko tutaj w gminie, w powiecie, w województwie, ale one również należały do tych najlepszych w kraju. Także dziękujemy Ci za to z całego serca. Dziękuję pięknie. Dziękuję, to szkoda na 10 lat. Dziękujemy, ale jeszcze działają. Dziękuję. I w imieniu nagrodzonych, tak? Proszę. Wyrywałem do tablicy, a tym razem to na mnie popadło. Pan przewodniczący mówił o zastępowaniu. Ja jestem przekonany, że ci kandydaci, którzy w konkursie zajmują nasze stanowisko, są świetnie przygotowani i świetnie sobie poradzą. Także ja jestem zupełnie spokojny, myślę, że mój kolega również. A korzystając z okazji, ja chcę bardzo serdecznie podziękować, szczególnie panu burmistrzowi. Właściwie nigdy nie uchylił się przed udzieleniem pomocy przy rozwiązywaniu różnych szkolnych problemów. Pani Górnie Stępak, szefowej z RAS-u, stworzyła świetną atmosferę do wspólnej naszej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim szefom różnych instytucji, z którymi przyszło nam współpracować, urzędnikom gminy. Tu bardzo miło mi wspomnieć współpracę z panem skarbnik, chociaż z księgowym to nigdy nie jest łatwy kontakt. Wszystkim, z którym zdarzyło nam się współpracować, bardzo serdecznie dziękuję. Paniom i panom radnym życzę na następny okres działalności tylko dobrych i mądrych decyzji, szczególnie jeżeli chodzi o oświatę. Bardzo dziękuję. Ale jak mówił już ma następcę i pragnę tu Państwa poinformować, że w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 funkcję tę będzie pełnić Pani Iwona Wróblewska, może też kilka słów na temat Pani Iwony. Staż pracy ma taki, jak trzeba było mieć w konkursie, ale powiem tylko, bo wiem, jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1, później absolwentką naszego liceum i od początku swojej kariery zawodowej pracuje w Szkole Podstawowej nr 1. W latach 1999 do 2011 pełniła funkcję dyrektora, a od jutra będzie pełnić wicedyrektora, przepraszam, a od jutra będzie pełnić funkcję dyrektora. Proszę tu Pani Iwona. Korzystając z okazji, z tak uroczystej chwili, to pozwolę sobie troszeczkę tutaj na oficjalną część. Mianowicie odczytam fragment powierzenia stanowiska dyrektora. Pani Iwona Wróblewska, dyrektor szkoły 1.
na podstawie artykułu 36a ustęp 1, 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty powierzam pani stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Węgorzewie na okres od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2016. No i życzę wszelkiego powodzenia. No i chcę powiedzieć, że poprzeczka została bardzo wysoko zawieszona i mam nadzieję, że tutaj będzie naprawdę nasza współpraca przebiegała bardzo dobrze. Ja też ze swojej strony dołożę się i staram się tutaj zawsze. Także jeszcze raz gratuluję.